cześć, jesteśmy już z powrotem z targów FTX, które odbyły się w tym roku w Brukseli i chcielibyśmy Wam pokazać trochę bliżej rzecz, która zrobiła największe zamieszanie, czyli kamerę Waterwolf. Jest to wciąż w naszym wypadku model prototypowy, aktualnie testujemy go na polskich wodach. No i chcielibyśmy jak gdyby zwiększyć Wasz apetyt na tą wspaniałą kamerę, pokazując takie podstawowe elementy jej użytkowania. Dzisiaj trolujemy, dlatego wykorzystujemy tutaj zestaw z bardzo długim szyponem, dlatego żeby kamera zamocowana, zaraz pokażę dokładnie jak wygląda sposób tego mocowania, zamocowana na zestawie miała odpowiednio długi dystans do przynęty, widziała bardzo dokładnie szeroko przynętę, a także sam atak, aby był bardzo dokładnie widoczny. Jeżeli chodzi o podstawy użytkowania tej kamery, tutaj od spodu kamery jest szyna, którą nakładamy na pręt i tymi elementami stabilizującymi ją blokujemy. Sama kamera jest zablokowana, trzyma się idealnie, ale może się swobodnie przesuwać na tym pręcie, co szczególnie jest przydatne w wypadku używania jej przy rzutach, niekoniecznie przy trollowaniu. Aby kamera idealnie widziała przynętę, jest ona wyposażona w specjalny tutaj zamocowany ciężarek, który reguluje kąt nachylenia kamery względem przynęty. Dobór tego ciężarka jest zależny od aktualnej sytuacji, od tego jak szybko trolujemy, jaki używamy przynęty. No musicie to sami wypróbować. Producent dołącza trzy ciężarki o różnych wielkościach, które bez problemu zaspokoją wymagania w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o kwestię obsługi samej kamery, jest ona wodoodporna, dlatego musimy ściągnąć tutaj zabezpieczoną, bardzo dokładnie uszczelnioną końcówkę. W środku znajduje się gniazdo karty SD obsługujące karty do 32 GB, co spokojnie pozwoli na nagranie kilkudziesięciu minut. Producent podaje 4 godziny. W środku znajduje się też gniazdo USB, mini USB do ładowania kamery oraz włącznik on-off. Także sama obsługa jest dziecinnie prosta. Ważne jest to, żeby dokładnie kamerę zamykać, żeby tutaj nie miała możliwości woda przedostać się do środka. No i w zasadzie tyle. Będziemy tutaj cały czas prowadzić testy tej kamery. Będziemy przygotowywali dla Was filmy instruktażowe, jak najlepiej wykorzystać wszelkie możliwości, które daje ta kamera. Serdecznie zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku oraz na kanał na YouTube.